Zaraz po przylocie do Bangkoku i długiej podróży warto udać się na tradycyjny tajski masaż. Pomoże nam on się zrelaksować i od razu wprawi nas w wakacyjny nastrój. Trzeba tak mocno. Puściłam. Trzeba delikatnie. Prawdziwy, piękny dźwięk się robi tak. La muzyka. Zwiedzanie Bangkoku warto rozpocząć od wizyty na Złotej Górze, z której szczytu rozpościera się przepiękny, panoramiczny widok na całe miasto i widać doskonale kontrast między starym miastem a nowoczesnym centrum. Oprócz tego, że na szczycie góry w świątyni znajdują się święte relikwie Buddy, do których Tajowie modlą się i zanoszą swoje prośby, to miejsce było najwyższym punktem w Bangkoku do lat 60. zeszłego wieku, kiedy to nad miastem zaczęły dominować nowoczesne wieżowce. Najtańszą metodą podróżowania po mieście jest autobus miejski. Jeździ ich bardzo dużo. I jak widzicie, są dość oldschoolowe, drewniana podłoga, stare krzesła, ale oczywiście wszystko działa, funkcjonuje. Do tego jest kierowca i pan, który sprzedaje bilety na pokładzie. Wygodnym, szybkim i przyjemnym sposobem przemieszczania się po mieście, szczególnie w upalne dni, są łodzie. Możemy skorzystać z transportu publicznego lub wynająć swoją własną łódź na kilka godzin. Jednak wśród turystów najpopularniejszym środkiem transportu są tuktuki, które dostarczają najwięcej wrażeń z jazdy po zatłoczonym mieście. If you have time now, good for you, better you go to by boat, pick a boat. Uh-huh. Yeah, now by boat you can see the floating market. All right. Floating market. We go tomorrow to floating market. To the market. Big floating market. Big floating. No, Bangkok better. Mm-hmm. Tomorrow Dam Nuan Sadua. Yeah, tomorrow Dam Nuan Sadua. I know it. I know everything. Bangkok, tak jak cała Tajlandia, słynie z ogromnej ilości różnorakich targów. Można na nich kupić dosłownie wszystko. Od jedzenia przez ubrania po pamiątki i różne gadżety elektroniczne. Żeby zobaczyć jeden z najsłynniejszych targów w Bangkoku, należy jednak wybrać się troszkę poza miasto i tak oto jesteśmy na słynnym pływającym targu. Aby dotrzeć do różnych zakamarków targu, warto wybrać się na przejażdżkę łodzią. Główna część targu została przekształcona w jedną wielką atrakcję turystyczną po to, aby każdy turysta mógł zobaczyć, jak taki tradycyjny targ kiedyś wyglądał. Jednak podczas krótkiego spaceru wokół kanałów można dotrzeć do miejsc, które są mniej oblegane przez turystów. Położony na torach, przez który przejeżdża pociąg. Dostajemy się tam łodzią i samo przepłynięcie jest również atrakcją, ponieważ będziemy mogli zobaczyć...
Drugi bardzo znany i charakterystyczny targ to tak zwany targ na torach. Dużo bardziej nam się podoba, że nie jest taką typową atrakcją turystyczną. Oczywiście przyciąga turystów mnóstwo, natomiast sam z siebie żyje swoim życiem. Dużo miejscowych faktycznie robi tutaj zakupy. Można znaleźć wszystko od przypraw przez dużą ilość ryb, słodycze, warzywa, owoce, co tylko człowiek zapragnie włożyć do garnka. Jak widać, pociąg przejeżdża bardzo blisko stanowisk, no i również osób obserwujących, jak my w tym wypadku. Przejeżdża praktycznie nad częścią warzyw, które tu są. I stanowiska teraz przejechał, stanowiska będą się znowu rozkładać. Absolutne centrum turystyczne Bangkoku stanowi ulica Khao San Road. To tutaj zaczęła się turystyka w Bangkoku jeszcze w latach 60. Pierwsi backpackerzy, hipisi i żołnierze amerykańscy przyjeżdżali, zostawali właśnie tutaj. Teraz ta ruchliwa ulica jest ruchliwa w dzień, w nocy jeszcze bardziej. I praktycznie można znaleźć tutaj wszystko, od podrobionych dokumentów przez Duriana, przez robaki do jedzenia, do różnego rodzaju rozrywek. Wszystko znajdziesz na Khao San Road. Równolegle do Khao San znajduje się ulica Rambutri. Tu najlepiej udać się po zmroku, jeśli nie szukacie głośnej imprezy, a wolicie usiąść na spokojne piwko ze znajomymi. Ona tam sobie zakręca i na końcu tego zakrętu jest wspaniałe miejsce, gdzie można coś szybko zjeść, bo tam znajdują się wszystkie street foody. Sportem narodowym w Tajlandii jest oczywiście tajski boks. Zawody w Bangkoku odbywają się często i na wielu stadionach w mieście. My wybraliśmy się na małą galę nowej federacji, która zdobywa popularność w Bangkoku tym, że łączy tradycję i nowoczesność oraz przedstawia konwencję Tajlandia kontra reszta świata. Tuż przed walką odbywa się tradycyjny taniec, który jest formą podziękowania nauczycielowi. Pozwala również na psychiczne przygotowanie się do walki oraz jest formą rozgrzewki. Taniec może trwać nawet do 5 minut, jednak na zawodach stosuje się zazwyczaj jego skróconą wersję. W Muay Thai zawodnicy walczą za pomocą uderzeń pięściami, łokciami i kolanami, a także za pomocą kopnięć. Jeśli walka nie zakończy się przez knockout, obowiązuje skomplikowany system punktacji. Pomimo, że nie jest to największy stadion w mieście, emocji nie brakuje i darmowa gala jest świetną alternatywą dla tych, którzy zadowolą się mniejszym widowiskiem. Znaczącą różnicę z dużym stadionem stanowi brak miejscowych hazardzistów, których często bardzo ponoszą emocje, przez co widowisko jest jeszcze ciekawsze. Najważniejszym punktem do odwiedzenia w Bangkoku jest oczywiście Pałac Królewski, w którego w skład wchodzi sam budynek pałacu oraz świątynia. Cały kompleks otoczony jest prawie 2-kilometrowym murem i stanowił niegdyś niezależne miasto w mieście.
Wszystkie budynki i rzeźby na terenie pałacu charakteryzują się ogromną ilością szczegółów i imponująco wykonanymi zdobieniami. Na każdym kroku widać przepych. W świątyni jest całkowity zakaz robienia zdjęć i filmów, dlatego możemy tylko przez okno zajrzeć do środka z naszą kamerą. W środku świątyni, w kompleksie pałacu, znajduje się niewielka figurka szmaragdowego Buddy wykonana z jadeitu, która jest bardzo ważna dla Tajów. W złotej stupie, która wyróżnia się na tle innych wież, znajdują się święte relikwie, m.in. żebro Buddy. Sam budynek pałacu chroniony jest przez strażników, tych mitycznych, jak i tych prawdziwych, mimo że od połowy XX wieku nie mieszka tutaj król. Mimo że Bangkok jest miastem ogromnym i bardzo zaludnionym, bo żyje tutaj ponad 9 milionów ludzi, nie trudno o dziką przyrodę, której jednym z przedstawicieli jest... Warany te dorastają do 2,5 metra długości i żyją na terenach podmokłych, dlatego często można je dostrzec w rzece lub kanałach. Oprócz dużych przedstawicieli gadów, w parkach zobaczyć można wiele mniejszych jaszczurek. Wieczorami natomiast do światła przychodzą małe gekony, które żywią się komarami. Tajowie jednak wierzą, że tokaj, jeden z gatunków gekona, który spadnie na nich z sufitu, przyniesie nieszczęście. Podobnie jak cała Tajlandia, Bangkok słynie z przepysznego jedzenia, które można kupić praktycznie na każdej ulicy, na każdym rogu. Nic dziwnego, że to jedzenie jest tak dobre i tak znane na całym świecie. Kucharze, którzy gotują na tych stoiskach, są prawdziwymi mistrzami. Zajmują się tym w końcu przez całe swoje życie. Idealną, bardzo odświeżającą przekąską podczas wędrówek po Bangkoku jest kokos. Ponieważ kuchnia tajska opiera się głównie na świeżych produktach, na miejskich targach nie brakuje świeżych owoców i warzyw oraz przypraw. Ale o kuchni tajskiej dowiecie się w odcinku z północy Tajlandii, w którym zabierzemy Was na lekcję gotowania. Ponieważ na ulicach Bangkoku, a zwłaszcza na targach, jest sporo odpadków i śmieci, jest również dlatego sporo szczurów. Jeśli komuś to bardzo przeszkadza, Bangkok nie jest miejscem dla niego. Będąc w Bangkoku, warto odwiedzić słynny targ amuletów. Dla nas jest to tak naprawdę tylko atrakcja turystyczna, ale Tajowie faktycznie robią tutaj zakupy. I ponieważ są z natury bardzo przesądni, wierzą w moc nabywanych amuletów i artefaktów. Różne formy amuletów mają zapewnić różne działanie. Są amulety, które mają zapewnić szczęście, siłę, bogactwo lub płodność. Przed zakupem każdy Taj dokładnie sprawdza amulet nawet przez lupę, ponieważ małe szczegóły mogą zadecydować o tym, czy dany talizman będzie silny i użyteczny, czy też nie. Większość Tajów nosi jakiś rodzaj amuletu, przez co jest to ogromny biznes. Oprócz amuletów, biznesem wynikającym z wiary Tajów są targi z kwiatami. Robione są tu ręcznie wianuszki ze świeżych kwiatów, składane później jako dary w świątyniach lub małych domowych świątynkach. W Bangkoku znajduje się mnóstwo świątyń buddyjskich. Największa i najbardziej znana z nich to Wat Po, czyli świątynia leżącego Buddy.
Nazwa bierze się z tego, że w świątyni znajduje się największy w Tajlandii posąg leżącego Buddy. Oprócz niego na terenie świątyni znajduje się 1000 innych figur przedstawiających Buddę w różnych pozycjach, czy to leżących, stojących, czy siedzących. Każda z nich ma oczywiście inne znaczenie, inną symbolikę. W świątyni znajduje się również klasztor, który zamieszkuje około 300 mnichów. Znajduje się tutaj również szkoła tradycyjnej medycyny tajskiej oraz szkoła tradycyjnego tajskiego masażu. Widzieliśmy gigantycznego leżącego Buddę, widzieliśmy również najświętszego siedzącego Buddę, a tu mamy jednego z największych 32-metrowego stojącego Buddę. Co przykuwa uwagę w tym wizerunku Buddy, to nie tylko gigantyczny rozmiar, ale również gigantyczne stopy, wręcz dziwaczne. Do tego bardzo długie palce, na których składane są dary w postaci kwiatów, owoców i te charakterystyczne złote papierki, które naklejane są na różnorakie wizerunki Buddy przy składaniu życzeń praktycznie we wszystkich świątyniach w Tajlandii. W Bangkoku znajduje się jeszcze jedna świątynia warta uwagi. Jest to Watarun, czyli świątynia świtu lub świątynia poranka. Kończymy nasz pobyt w Bangkoku i udajemy się na południe nocnym pociągiem, a tam skupimy się na tym, żeby zobaczyć trochę dżungli i trochę wysp. Ha ha ha!